4 lipca doszło do wybuchu pożaru na terenie byłej cukrowni w Chybiu. Tak wygląda ten teren tydzień po pożarze. Wczoraj, 11 lipca, rzecznik prasowy cieszyńskiej policji poinformował o zatrzymaniu 4 mężczyzn, którzy usłyszeli zarzut doprowadzenia do pożaru zgromadzonych nielegalnie odpadów, przez co spowodowali zdarzenie, które zagrażało życiu lub zdrowiu wielu osób oraz mieniu. Grozi im do 10 lat więzienia. Cała praca policjantów tutaj była intensywna, ponieważ to zdarzenie było traktowane przez cieszyńską komendę wszystkich policjantów priorytetowo. Pan komendant powołał specjalną grupę składającą się z kilkunastu funkcjonariuszy, którzy pracowali nad tą sprawą, co doprowadziło do szybkiego zatrzymania, a także zgromadzenia materiału dowodowego, który pozwolił na przedstawienie wszystkim mężczyznom zarzutów i dlatego też spośród tych 4 osób 2 są aresztowane, 2 objęte dozorem policyjnym. Na chwilę obecną ustalamy, w jaki sposób doszło do zaprószenia ognia czy zaistnienia samego pożaru. Choć minął już tydzień, na miejscu cały czas prowadzone są badania pod kątem potencjalnego skażenia. Sprawdzamy, co dostaje się po tym pożarze również do cieków wodnych czy do gleby, także tu chcę wszystkich zapewnić, że wyniki są w chwili obecnej pozytywne. Warto zwrócić uwagę, iż na terenie byłej cukrowni nadal znajdują się niebezpieczne odpady, a ponieważ teren ten należy do spółki, to ona jest zobowiązana do ich utylizacji. Na właściciela tego terenu, czyli na spółkę, która zarządza terenami po byłej cukrowni rafinerii Chybie, została wydana decyzja zobowiązująca go do utylizacji. Między innymi mówimy o tych tworzywach sztucznych, znanych jako paliwa alternatywne, które uległy zapaleniu. I to na nim spoczywa ten obowiązek. Jeżeli my go będziemy musieli w wyniku egzekucji, czyli wydania decyzji o wykonanie zastępcze, do końca doprowadzić, to potem będziemy występować oczywiście z roszczeniem do spółki z tego tytułu. Jeżeli oczywiście do tego nie dojdzie w najbliższym okresie czasu, to my jako Urząd Gminy jesteśmy już przygotowani do tego, żeby w najbliższym czasie, po dopełnianiu oczywiście wszystkich przepisów prawnych, iść w kierunku wydania, wykonania zastępczego. A to, jak pani redaktor wie, wiąże się również z poniesieniem zapłaty, czyli przeznaczeniem na to niemałych przecież środków pieniężnych. Mówimy o tworzywach sztucznych, tak, o tym paliwach alternatywnych. My jeszcze nie wiemy, musimy dostać takie potwierdzenie od biegłego sądowego, czy to są nadal paliwa alternatywne, czy też doszło do skażenia i do tego będzie uzależniony koszt utylizacji. Jeżeli chodzi o pozostałe mauzery, między innymi, których tam nie brakuje, które zostały zdeponowane, zmagazynowane niezgodnie z przepisami na terenie byłej cukrowni, no to możemy mówić o kosztach powyżej 800 tysięcy. Myślę, że one będą dużo, dużo wyższe, ale to zależy od składu substancji, od firmy, która takiej utylizacji się podejmie oraz wszystkich kosztów z tym związanych. Jest to niemały wydatek dla samorządu, a samorząd będzie go musiał ewentualnie ponieść na nie swoim terenie, ale oczywiście to po dopełnieniu wszystkich czynności prawnych i zakończeniu postępowania, a my zrobimy wszystko, żeby to zakończyło się jak najszybciej. Gmina cały czas współpracuje w tej sprawie z policją i prokuraturą. To nie jest tak, że czegoś nie dokonaliśmy, bo jak pamiętamy, po mojej decyzji administracyjnej zobowiązującej spółkę do usunięcia odpadów, termin był od 4 czerwca do 4 lipca. 4 lipca doszło do zdarzenia, 5 miała być wizja na terenie sprawdzająca wszystkie pomieszczenia, na których znajdują się niebezpieczne odpady na tym terenie. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XP. Marta Szymik-Telesz.